kilku lat w naszej szkole prowadzimy zajęcia w ramach programu Ratujemy i Uczymy Ratować. Jest to program przystosowany dla dzieci klas 1-3. Z racji pandemii przez kilka lat nie było takich zajęć, natomiast teraz postanowiliśmy w tym roku je wznowić. Uczymy dzieci, jak posługiwać się numerem alarmowym, jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej oraz jak przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową. Dzisiaj przypada szczególny dzień, 16 października. Jest to Międzynarodowy Dzień Przywracania Czynności Akcji Serca. Dlatego z tej okazji postanowiliśmy w klasach 1-3 wspólnie z dziećmi oraz zaproszonymi studentami Ratownictwa Medycznego Akademii Bialskiej przeprowadzić taki, pobić taki nasz szkolny rekord w udzielaniu pierwszej pomocy. Wydaje mi się, że to jest najważniejsze, żeby już tak małe dzieci potrafiły, może nie udzielą takiej fachowej pomocy, ale jak będą wiedziały, jak wezwać pomoc, jaki numer alarmowy wykręcić, jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej, chociaż niektóre sobie na pewno nie poradzą, ale wykręcić ten numer alarmowy niezwykle ważny, jest bardzo potrzebne, żeby takie maluchy już wiedziały, jak to zrobić. Zajęcia moim zdaniem również powinny być obowiązkowe w każdej szkole. My od kilku lat jeździliśmy również na akcje różne z naszymi dziećmi w latach poprzednich. Tak jak mówiłam poprzednio, z racji pandemii te zajęcia zostały troszeczkę odłożone na plan dalszy. Myślę, że w tym roku zaczniemy również podejmować inne akcje. Najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo. Musimy najpierw, gdy widzimy taką osobę poszkodowaną, musimy sprawdzić, czy jest bezpiecznie, czy nikt nam nie zagraża. Bo jeśli nam zagraża niebezpieczeństwo, jest to przykładowo na ruchliwej drodze, jak jeżdżą samochody, a osoba leży na środku drogi, no to musimy mieć na uwadze własne bezpieczeństwo i musimy bardzo uważać. Podchodzimy do osoby poszkodowanej od strony nóg, nie podchodzimy od strony głowy, z racji tego, że osoba może się ocknąć i może się nas przestraszyć. Może poszerzyć swój uraz, jeśli takowy ma. Podchodzimy do osoby poszkodowanej. Pytamy się, halo, czy pan nie słyszy, pani nie słyszy. Jeśli osoba nie reaguje, leciutko potrząsamy. Zatmiona. Jeśli nie reaguje, to sprawdzamy, czy osoba oddycha. Wykonujemy tak zwaną metodą widzę, słyszę, czuję. Czyli przykładamy policzek na twarz osoby poszkodowanej, obserwując klatkę piersiową, czy się unosi, czy będziemy czuć na swoim policzku oddech i czy będziemy go słyszeć. Jeśli będziemy go słyszeć i będą to dwa oddechy w ciągu 10 sekund, osobę uznajemy za to osobę nieprzytomną. Oddech sprawdzamy przez 10 sekund. To teraz wszyscy liczymy. Osoba nie oddycha, wtedy prosimy osobę, która jest gdzieś obok nas. Jeśli nie ma takiej osoby, to dzwonimy pod numer. Ktoś wie, jakie są numery alarmowe? Jakie jeszcze są? Bardzo dobrze. Tak jak powiedzieliśmy, wyróżniamy już kilka numerów alarmowych. Ogólnopolskim numerem międzynarodowym jest 112. W Polsce jest numer 999, to jest na pogotowie, 998 na straż pożarną oraz 997 na policję. I wykonujemy 30 i 2 wdechy. Ale z racji tego, że był COVID i też nie wiemy, z jakimi osobami mamy styczność, odchodzimy od oddechów ratunkowych. Wykonujemy tylko same uciśnięcia. Uciśnięcia wykonujemy do czterech momentów. Pierwszy moment to jest, kiedy osoba poszkodowana zacznie oddychać i wrócą mu funkcje życiowe, wtedy przerywamy. Jeśli się zmęczymy, też przerywamy, z racji tego, że jeśli będziemy zmęczeni, to nasze uciśnięcia dla piersiowej osoby poszkodowanej nie będą przynosiły żadnego rezultatu. My będziemy się bardziej męczyć, a osobie nie będziemy udzielać pomocy. Kolejnym momentem, który możemy przerwać, jest nasze bezpieczeństwo. Jeśli nam coś zagraża lub osobie poszkodowanej,
jeśli damy taką radę osoby podnieść i przenieść w inne bezpieczne miejsce, to to robimy. Jeśli jesteśmy w stanie tej osoby podnieść, po prostu odstępujemy od działań, bo najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo. Oraz czwartym momentem, w którym przerywamy wykonywanie uciśnień, jest to moment, w którym przyjeżdża pogotowie.